Siemano wszystkim, z tej strony FMBR, to jest kolejny odcinek z gry Grid 2019. Touring, no tutaj mamy jeszcze trzy wyścigi przynajmniej do przejechania, ale to myślę sobie, że chwilową odskocznię sobie zrobimy i zrobimy stock dzisiaj. Przynajmniej jeden wyścig, nie wiem czy będzie dostępne po przejechaniu tego więcej. Podobnie mamy do wybrania samochód. Ten jest o wiele cięższy, a niewiele mocniejszy, więc na pewno jest gorszy od tego pierwszego. Ten jest słabszy, a ten... No, ten ewentualnie... O! No to ja myślę, że... faworyt jest, nie? Kup. Barwy. Moment, F3, F4. Weźmy sobie to. Dopasuj F1. Bo on ma pasy czarne. Z fioletowym. Kurde. Nie mogę sobie wszystkich niebieskich przecież zrobić, no. Out. A to dopasuj. Dobra, niech będzie takie, żeby nie było, że wszystkie będą niebieskie, nie? Zielony też jest spoko. Dwa okrążenia widzę, 2,89 km. Prawie 3-kilometrowa trasa, ale to myślę, że taką furą to szybko pójdzie. Witamy wszystkich na dzisiejszych zawodach. Krister, czego możemy oczekiwać? Standardowo sobie ich pominiemy. Kilka samochodów seryjnych na pewno pod... Dobra, przepraszam, ale zaraz start. Oj. Dobra. Au. Czy ja tam widzę? On! Kontroluj się trochę. To była chyba lekka przesada. Ciekawe z czym, kurde, jak to facet mnie, kurde, zamknął na ścianie. Kolejny, uprzedzony. Okrążenie finałowe. Opuśćmy środek stawki. I will try. Kurde, to Mustangi jeżdżą, ja pierniczę. Został ostatni, tak? O kurde.
byle nie stracić prowadzenia. Dobra, odskoczyliśmy dosyć mocno. Pierwsze miejsce ostatecznie. To mi się podoba. No i super. Kolejny poziom. Nowy poziom, dobra. I kolejny wyścig, również dwa okrążenia, tym razem dłuższa trasa, prawie 4-kilometrowa. W nocy będziemy jechać. To ciekawe. Tak więc, ulicami San Francisco. Rundy, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Kristen, jak to z twojej strony wygląda? Zdaje się, że wyścig zaraz się zacznie. Tutaj nie ma tego podwójnego przykrztuszenia się samochodu, znaczy to w ogóle nie ma takiego przykrztuszenia za bardzo. Już sobie wroga narobiłem. No to ja się zaraz na kogoś nie wkurzę, kurde. Mało miejsca. Damet! Może nie wychylaj się, bo jeszcze wypadniesz z wyścigu. Sorry. Power! Dobra, no, a co oni robią, kurde? Oh my god, co on tak przyhamował ostro? To był twój błąd, gościu. Jeszcze pierwsze okrążenie, żeśmy nie ukończyli, a już jesteśmy pierwsi. I o to chodzi, kurde. Uła, troszkę za ostro. Zdecydowanie. Zbyt szeroko, to żeśmy wzięli, ale mimo wszystko... Ostatnie okrążenie. Utrzymaj prowadzenie do samego końca. No powinno być to trudne, pod warunkiem, że się nie rozbije wcześniej. Teraz to będzie zakręt. W prawo chyba, nie? Tak. Źle. To bardzo agresywnie. No ale mimo wszystko. Za ostro. Nie była meta? Jakaś linia była, kurde. Pełna moc. A nie, tutaj jest dopiero ta linia zielona.
No, teraz o wiele lepiej. Czas na kurde. Bez straty czasu. Cross the line. Pierwszy, no to tam w ogóle nawet nie ma o czym gadać. Okej. No i wyścig jest nasz. Myślę, że jeszcze spokojnie jeden zdążymy. Aj, to już znowu przewinąłem. Dobra, kolejne dwa nam się odblokowały. Motul, Stock Muscle, Open Race, 2 Rounds i w ogóle tam. Wszystko inne to jest nasz i plus moglibyśmy kupić te. Ale one to są te, któreśmy mogli wcześniej kupić, tak? I one są wszystkie beznadziejne, więc oczywiście bierzemy w dalszym ciągu nasz samochód. Żadnych nowych nam nie odblokowali. Tym razem 3 okrążenia, ale krótka trasa, 1,6 km i będzie taka jedna fajna, dosyć długa prosta, z niewielkimi dwoma zakrętami. No ale będzie można ładnie się rozpędzić, zobaczyć jakie tutaj osiągi można. Kristen, nadciągają zawody Grid World Series w Zajczangu. Wycisnąć. Co może spotkać naszych kierowców? Dobrze, zaraz do tego wrócimy, bo zawody zaraz się zaczną. Dokładnie. Dobrze, uważaj na siebie. O kurde. Ale kurde. Porobieni. Nie wiem co tam się stało. Czemu tak nagle się zatrzymali. Znaczy podejrzewam, że jakieś lekkie starcie między autami, ale nie było powodu, żeby tak stali, nie? No nie wiem. Dla mnie lepiej, nie? Przedarliśmy się do czołówki w tym momencie. Dzięki temu. Natomiast dalej nie będzie łatwo. Co już oczywiście widać. Tutaj się ścierają. Masz przeciętne tempo. Zyskaj coś na drugim okrążeniu. Chyba cię Bóg opuścił, kurde, że mam przeciętne tempo. Chyba nie widziałeś, co na początku się wydarzyło. Kurde, no jakim cudem oni mi tak odchodzą? Damn it, dobra. Cisnąć, potem pierwszy, kurde, trochę odskoczył. Blokujesz mnie, gościu. Źle. Ale dobra. Nie, dobra. Zamykam go. Ale nie udało się. No przecież mam najlepsze przyspieszenie ze wszystkich. Do cholery jasnej. Gdzie ono jest? Zdobądź prowadzenie. To już finałowe okrążenie. To nie będzie łatwe. Kurde. Nie ma szans. Facet za bardzo wyskoczył na początku, kurde. Oni się tutaj srali w środku stawki, a ten gościu sobie, kurde, bez problemu odjechał, nie? I to już nie było szans na dogonienie go. Kurde. Gracz pierwszy w ogóle cały czas mi pisze, co za szamo, będę musiał to zmienić, kurde. No i poziom 6. A jednak nie.
Chyba tam niewiele brakło. Znowu 3 okrążenia. Tak więc zmierzamy do ostatniej rundy, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Kristen, jak to z twojej strony wygląda? Patrząc na... A, przepraszam. Obsługa zaraz zacznie ten wyścig. Aj. Kurde, gościu, no! Blokuj mi tu. Aj. Sanawa być. Stawki na drugim okrążeniu. Au, au, au. No weź się, gościu, goń, co? Pięknie. Ja pierniczę, no przecież jest zielona linia, czemu oni... Dobrze, że jest jeszcze jedno kro... No, no przecież gościu powinien, kurde... No zaraz ja powinienem być czerwony na niego, no przecież ja pierdzielę, no. Dlaczego ja nie mogę się na kogoś wścieknąć? Tylko ktoś może. Wepchnij się trochę naprzód. In your face. Proszę bardzo, tak się jeździ, kurde. Elegancio. Pytanie, czy w klasyfikacji ogólnej dzięki temu będziemy na pierwszym miejscu. Ja nie wiem, gościu, który był wcześniej pierwszy, którą skończył teraz. Nie wiem, czy to była klasyfikacja ogólna, czy podsumowanie tych wyścigów. Nowy poziom 6. Okej. Dobra, tym razem nie przewijam, no ale jesteśmy, skończyliśmy na pierwszej pozycji ostatecznie. Mimo, że tam żeśmy mieli drugie miejsce. Ok, a dobra, to to po prostu pokazuje w ten sposób, to nie jest żadne coś tam, że coś dostajemy. Okej. Ukończ na przynajmniej trzecim miejscu. Okej, zobaczymy, no nie wiem, dalej nie mamy tutaj dostępnych innych aut. A tuningować no nie możemy tutaj chyba. Na 3 okrążenia, 2,4 km. Szkoda, że nie pokazują, ile będzie do wyścigów łącznie, nie? No ale dobra, zobaczymy.
Nie mamy żadnych opóźnień przed główną atrakcją, więc zasiadajcie już na trybunach, aby nie przegapić ani sekundy tej polewającej akcji. Marsz. Zaraz start. Troszkę driftem poszedłem. Au. W złym momencie. Damek. W złym momencie zacząłem jakby go wymijać, nie? Najpierw chciałem w tunelu aerodynamicznym, ale no niestety. Ostatnie okrążenie. Bardzo piękne okrążenie. Mowy! Nie, bastard. No wolniej, bo mnie kurde spowolnili, no to chyba oczywiste, nie? O, bo no! Kurde, cały czas mi się myli, F1 z 1. Ciach. Po wewnętrznej. I gaz do dechu. Nie mogło być inaczej, wydaje mi się. Znaczy na pewno uzyskałbym lepszy czas, gdyby nie te auta, nie? No ale o to w tym chodzi, żeby tutaj jechać jak na jednym torze w tym samym czasie. 7 poziomu na pewno nie osiągniemy. Ale będzie kolejny wyścig, 3 ponadkilometrowa trasa, też 3 okrążenia, no w tym samym trybie na pewno. Ale tym razem deszcz w dzień mamy. Zobaczymy, czy to będzie wpływało, bo chyba jeszcze nie jechaliśmy w deszczu, nie? Coś mi się wydaje, że pierwszy raz będziemy jechać. Tak więc zmierzamy do ostatniej rundy, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Kristen, jak to z twojej strony wygląda? To było naprawdę ekscytująco, dobrze. Zaraz do tego wrócimy, bo zawody zaraz się zaczną. No i ciekawe. Czy w deszczu będzie bardziej ślisko faktycznie? Bo w dyrcie to na przykład niewielką różnicę robiło. Uuu. No i weź się suń, gościu. Lekka przecierka, ale...
troszkę będzie tutaj wymagająca ta trasa. Ciśniemy. No i czemu ten idzie środkiem? No what the hell? Czy da się to cofnąć w ogóle? Znaczy, do którego momentu moglibyśmy to cofnąć? Dobrze, dobrze. No i teraz on zszedł... Nie. No, kuźwa, najpierw zszedł, potem jednak na środek. Wymijamy tego osobnika. Oh yes, oh yes! In your face. Tunel łapiemy. I tak jest. Tunel. Schodzimy do prawej. Późne hamowanie. Wszystko w tym temacie. No, jeżeli przede mną żadnych aut za nie będzie, no to mogłoby być ładne. Ale już widzę ich przed sobą, także... Nie będzie kolorowo. Tutaj tego minęliśmy w zasadzie czysto, nie przeszkadzał nam. Więc może faktycznie będzie dobre okrążenie. Tego też żeśmy w miarę bezproblemowo wyprzedzili. I the end. Pierwsze miejsce, minuta 20, zaraz zobaczymy sobie, jak inni poradzili. Minuta 26, no to 6 sekund zapasu, myślę, że dosyć dobry wynik. No i 7 poziom. Sekund doszło mnie za... okej. Tak jest. No i dobra, myślę, że w zupełności na dzisiejszy odcinek to wystarczy. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie go. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa, pa.